Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. I dzisiaj znajdziemy Swordfisha, czyli miecznika. Bynajmniej nie chodzi tu o miecznika jako osobę posługującą się mieczem, a o rybę miecznik. I tak zwróciłem na tą spódniczkę uwagę. Kojarzyła mi się troszeczkę z takimi celtyckimi kratowanymi ciuchami, ale jednak nie. Jednak tylko z daleka tak wygląda. I tak, musimy znaleźć kryjówkę. Znajduje się. Działa w podziemnej. Działa z podziemnej kryjówki w Mesarze. Ostatnio widziano go przy boju rybaków w Zatoce Ośmiornicy. Gdzie jest Zatoka Ośmiornicy? Gdzie jest boja rybaków? No, to bym powiedział, że tutaj. A więc zobaczmy. W ogóle jutro sobie pójdę na grzyby, dzisiaj nagram tego asesyna i w ogóle w normalnym odstępie od ostatnich filmów, bo minęło dosłownie parę dni. Nie jestem w stanie powiedzieć ile, bo zupełnie nie pamiętam, ale nie minęło dużo. Serio, minęło nie wiem ile, z 5 dni? No to taki w miarę naturalny odstęp, nie to co jak ostatnio miesiąc. No jutro sobie pójdę na te grzyby, wracając. Jest dzisiaj gorąco dosyć, jest 27 stopni. Wczoraj padał też, w nocy była burza. A ostatnio byłem na grzybach i było ich dość dużo. W pół godziny pół koszyka znalazłem. Trochę ponad 40 minut jakoś. Pół koszyka, więc chyba nieźle. No i jak dzisiaj w nocy będzie padać, no to myślę, że będzie to pogoda sprzyjająca rozwoju wszelkiego rodzaju grzybów. No i zobaczymy, może coś fajnego znajdę. Chociaż w tym lesie, w którym ja znajduję, niestety nie ma żadnych kurek, ale nic, tam są tylko podgrzybki, prawdziwki i kanie. I to jest wszystko, co tam rośnie. Chociaż kanie są fajne, bo kanie są drogie. I rydze jeszcze są, ale rydze, jest tam ciężko spotkać rydza. Chociaż w dalszej części tego lasu są kurki, ale tam nie dojdę tak daleko po tej operacji. I w ogóle tu są jakieś szczątki ludzkie, części ciała. Ręka, noga, mózg na ścianie. Zjem miecznika na śniadanie. Okej, więcej. Deimos nie żyje. Gog! Gog of Cosmos! Have you come to bite? I have nothing to do with occultists. Think I believe you? You're mad! Deimos has been dealt with. I saw to it personally. A likely story! I'm here for the... I won't go back! I won't go back in there! I don't care if I owe the cult. I want out! You want that artifact? Go fetch it! Once a cultist, always a cultist. What do you want from me then, Deimos? Answers. And you will give them to me. What happened in there that drove you to this? The Minotaur happened! I was lucky! Nikios, though. The Cosmos promised me everything! Not this! How did you end up here? I'm hiding amongst the filth. And from it, I can't show my face anymore. But Rachleon is still mine. All its fish and all its people! You're insane. How did you get into the labyrinth? Nikios had a key. He put it into the steel. But you can't go in there. He'll kill you. He'll get out and kill us all! You underestimate me. That's what Nikios said! Okay. No podejrzewałem, że się na nas rzuci. Prędzej czy później. Oj. A dostałem od niego trochę. Jeszcze się jaram. Super. On też ma śmierdzącą broń chyba. No dość mocny jest kolega. Szkoda, że muszę go zabić.
Myślałem, że gra zostawi mi wybór, bo gościu, jak widać, nie do końca jest czcicielem. Wydaje mi się, że on został przez czcicieli wydymany. I troszeczkę mi szkoda, bo jednak mógłby być sojusznikiem. Mogliśmy stanąć po jednej, nie po dwóch przeciwnych stronach. No ale podjął taką decyzję, a nie inną. Więc... No co? Zmusza mnie do tego, żebym go zabił. Wiadomo, nie będę ryzykował własnym życiem, żeby on mógł żyć. Już tylko pół życia. To już jest kwestia czasu, żeby go zabić. Ciekawe mnie, czy w plecy bije więcej. Wydaje mi się, że tak. Tam było 26 tysięcy damage'u aż z tego... z tej mojej szarży. A z przodu biłem wcześniej 13. Chociaż teraz też było niby na żółto. No nie wiem, nie wiem, od czego to zależy. No gościu. Leżeć. Tu było 13 znowu. 13 tysięcy było od przodu z szarży. I teraz już się nie przekonamy, ile obrażeń mu raczej zadam, bo chyba nie będzie okazji, żeby wjechać mu w plecy. Dobra. Tak. Jednak więcej zadajemy w plecy. No i dobra, potwierdzamy zabójstwo. Find Rachmi anywhere if you look hard enough. All it takes is a little persuasion. Super. Haunted by the Minotaur to the very end. Czciciel zabity. Teraz pytanie, jak mam tam dojść? Poziom dostałem, świetnie. Jeszcze 5 poziomów będziemy mieli 50 level. To jest chyba maksymalny z tego, co się orientuję. Pytanie natomiast, czy ja wiem, jak mogę zdobyć klucz do Minotaura. Jak to się zwie? Minotaur i ludzie w poszukiwaniu odpowiedzi. Dobra, czyli musimy wrócić do tego ziomeczka. Okej. Okay. Zatem się z fast... Kurde. Dobra, jednak mamy tutaj fast travela. Całe szczęście. Całe szczęście się udało. To i zobaczymy. Napiję się. Zobaczmy, co nam ten mały szczyl powie. Może on ma ten klucz. A może ten dziad ma ten klucz. Zresztą ja coś podejrzewam, że będę musiał się nałazić za tym kluczem, niestety. Obawiam się, że tak będzie. No i mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić. Proszę cię, szczyl mój, ty zawsze przy mnie stój, bo mnie swędział dzisiaj chuj. You, whatever it was, I didn't steal it. The old caretaker said you. Go, he told you stuff? Did he tell you anything about my pater? No, he didn't, but... What about the collector? He said you're like your pater. Really? That's nice to know. Look, the old caretaker said you... Wait! And Swordfish? What did he say? You found him, right? He said the key goes in the stele. Oh, I know where the stele is. But wait, what's this key you're talking about? The old man said you stole something from him. No, I didn't. Wait, what did he accuse me of stealing? The key to the labyrinth, a disc. Oh. You mean this old thing? I always wondered what it was for. Swordfish mentioned there was a place to put the disc. In a stele. Oh, so what do we do now? If we put the disc into the stele, the entrance to the labyrinth should open.
Then I see about a minotaur. And you'll save my butter too, right? No muszę mu powiedzieć prawdę, no. Hardos, I don't think your butter is still... He's alive, I know it. We just have to hurry. Zawiedziesz się, młody. Zawiedziesz się. Ale nie będzie. Czy tak nie będzie po prostu szybciej? On czeka. Normalnie. Śniący! Zbudź się! Cel jest jeszcze niżej. Dobra, zatem schodzimy na dół. Ale się jaram, ale się doczekać nie mogę tego nowego miejsca. O, w ogóle znalazłem te mityczne rękawice. Spoko. Dawaj, Cassandra, otwieraj. Och, jak mi gorąco. A chciałem dzisiaj nagrać już wszystkie te bossy. Już myślałem, że walnę w ziemię głową. To by było zabawne. Mnie by to osobiście rozbawiło. This can't be Minoan. What is this? Walaka, it's real. By the gods. The string Theseus used to navigate the labyrinth. Let's see what's at the end. Faktycznie nic, no. W micie było, że gościu wchodząc do labiryntu rozstawiał nici. A, dobra, to jest dalej. Jak to z trupów? This must be Nikios. A ring. Ardos might want this. Świeży. Świeżutki. Aż hełm mu spadł, czy co to było. Gdzie ja mam teraz iść? Co? Czemu mnie tu doprowadziłaś, go? Powiedz mi, co ja mam tu zrobić? Chyba, że tędy. No, myślę, że może tędy. Walcz te nici. Dotrę sobie sama. Poradzę sobie na pewno lepiej. O, skrzyneczka. A ja wiedziałem, że znajdę coś lepszego, jak pójdę sam. Wiem, że tędy szłaś. Ale zobaczyłem, że tutaj to odstaje, więc idziemy tędy. A, dobra, mogę tu zejść. Okej. Okay. A co będzie w skrzyneczce? Fajne te skrzynki, podobają mi się. Szkło obsydianowe. Syf. Nic ciekawego. O kurde, to już jest... Trudno. Z tymi parkurami, no ale Cassandra sobie z tym na spokojnie poradzi. No, przeskocz. No, ale tam, w tamtą stronę. Chcę, żebyś się puściła. Znaczy, nie dosłownie, ale... No i dupa. Tego to ja nie chciałem, no... No i dupa. Dawno nie umarłem.
O nie, jodnowa. No trudno, pójdę za tą nicią jeszcze raz. Ciekawe, czy mogę go tam spychnąć. Niestety nie. A szkoda. No, teraz było naprawdę blisko walnięcia głową w tą ziemię. Właś, Cassandra, właś. Ja się napiję. A, dobra. Czyli najpierw musimy znaleźć ojca. Dobra. Nie sądziłem, że tak to ma być. No dobra, to idźmy go znaleźć jeszcze raz. A później już nie będę tak ryzykował tak długo. O, więc trupów. No, parę tam był. On czeka, spadaj labirynt. Okej. No to idziemy. Czybym chciał się zastosować do zasady prawej strony? Nie wiem. Wiem, że... No nie wiem, czy na pewno chcę to zbierać. I te skrzyneczki. No to jest tylko to szkło obsydianowe, jakieś tam klejnoty marne. Och! Serce mi stanęło, już myślałem, że umrę. Tak wiem, Cassandra, że tędy szłaś. Ale ja chcę, żebyś tędy szła. To jest skrzyneczka. No i dobra, i w zasadzie jesteśmy w momencie, w którym byliśmy przed chwilą. A, tu nie ma przejścia, okej. No dobrze, więc chyba tutaj. Nie wiem, tutaj. Tędy chyba jeszcze nie szedłem. Przynajmniej teraz, póki żyję. Pytanie tylko, jak ja mam tutaj przeskoczyć. No bo shift nie działa. O, to S, dobra. Czyli shift S. A ja klikłem wcześniej C, żeby się całkowicie puścić. O, nic dalej. Idźmy za... No, cudownie. Dobrze, więc... Czyli co? Czyli łaziłem w kółko. Okej. Gdzie może być ten minotaur? No bo ja przyszedłem... Tędy? Nie, nie tędy. Nie tędy przyszedłem. A, przyszedłem... Stąd. Stąd. Czyli powinienem przejść teraz tu. Ile krwi i trupów. Słodziutko. No dobrze, ale idziemy dalej. Mamy skrzyneczkę. Kolejną. Dobra. Tutaj zaraz będzie minotaur. Ładnie, to podoba mi się. Ale arena fajna. On pewnie jest takim bydlakiem, nie jest taki... No właśnie. O, trupek. Liczyłem na to, że będzie troszkę mniejszy. Zgodnie z moją wyobraźnią, to wam powiem, że minotaur miałby, nie wiem, ze 2,5 metra, ze 3 metry góra, a to monstrum, jak się wyprostuje, to ma chyba z 4,5. Życia ma sporo, ale chyba mniej niż cyklop. Damage'u ma trochę.
Bardzo nieprzyjemnie się rusza. Nie podoba mi się jego sposób poruszania. Jest taki bardzo szybki i chaotyczny. Pamiętajcie, że jak ktoś jest szybki, nie znaczy, że nie da się go przewidzieć, ale jak ktoś jest chaotyczny, to już jest ciężej to przewidzieć. Zdziczały zwierz. Wygląda na strasznie dużo futra między nogami, że tak to ujmę. No on chyba jest wykastrowany. Jakby mnie ktoś tak wykastrował, to też bym się tak wkurwił. Panie. Dobra, ale widzę, że walka z nim trudna nie powinna być raczej. Jedynie co, no to fakt, że on ma bardzo dużą liczbę życia, będzie jedynym problemem. Poza tym nie powinien on stanowić dla mnie żadnego wyzwania. Jedynie co, no to jeśli będziemy musieli walczyć z kolejnym mitycznym stworzeniem, a zakładam, że jeśli nie będą to zagadki jak w przypadku Sfinksa, no to pewnie będziemy musieli. No to ja bym sobie ulepszył miecz. Myślę, że lepszy miecz bardzo by mi pomógł. I powiem wam, że cały czas mam ochotę sobie zagrać w tego Wiedźmina. Co mówiłem? Nie wiem, czy mówiłem to na filmie z Assassina, czy na filmie z jakiejś innej gierki. Ale mam ochotę sobie ograć Wiedźmina, ale poczekamy sobie na remake, na pewno jedynki. Jeśli chodzi o jedynkę, to już nie będę odbywał jedynki, tylko poczekamy sobie na remake, który został niedawno zapowiedziany. Dalej, Maja. No już trochę tego życia zbiłem. No jeszcze troszeczkę to potrwa. Bardzo ładny ma topór, jak swoją drogą. Bardzo mi się podoba. No i walka z nim w zasadzie to jest bardzo prosta. Łatwo jest zauważyć momenty, w których on atakuje. Po prostu robimy tak naprawdę uniki za każdym razem, kiedy wykonujemy bardziej gwałtowne ruchy. I jesteśmy w stanie uniknąć znacznej wielkości, większości ciosów. Nagrałem sobie też South Parka z Stick of Truth. No ale to zobaczymy, jak skończę Outlasta, no to sobie wybierzecie następną serię, jaką byście chcieli. Ja doszedłem też do wniosku, że chciałbym robić coś takiego, że na kanale mamy jedną serię krótką, jedną serię długą i jedną serię z multiplayer. Czyli na przykład tak jak jest w tej chwili Ark i Sons of the Forest, tylko że ten Sons of the Forest, no to tak marnie nam idzie. Chociaż już nam sama końcóweczka została i wypadałoby to niedługo zakończyć. No, już się powoli zbliża do połowy. Dawaj mi na pauzę. Niespecjalnie mi się chce z tobą walczyć. Na pewno chciałem zobaczyć, jak wygląda, że ci tutaj twórcy zrobili. Ale takie męczenie się z tobą, no to raczej... raczej nie dla mnie. Te walki w Assassinie z tymi bossami są strasznie męczące. Bo no, tym bossom my gówno zadajemy, oni nam też w sumie gówno robią. A... no nie wiem, no to trwa i trwa. Już mi się walka z Deimosem przypomina. No, ona też była taka prosta i nudna. I walka z tym cyklopem też była strasznie prosta. No nie wiem, no to mogłoby być na pewno trudniejsze moim zdaniem. I kopa chyba. No i już ma niemal pół życia. Super, odbił mnie jak muchę tym swoim kopiekiem. Dawaj go. Ucz. Możecie przy okazji napisać, jaka jest wasza ulubiona broń w tej grze. Dla mnie te sztylety są całkiem fajne. Po tym jak się szybciutko do nich przyzwyczaiłem, no to wydaje mi się być chyba nawet lepsze od miecza. No tak poza tym, czy jest jakaś taka broń... no nie wiem, te pozostałe bronie wydają mi się być nieprzyjemne, jeśli chodzi o walkę nimi. Okej, coś się dzieje, fajnie. Chyba się zeźlił.
chyba zawaliło się tutaj wyjście. O, to tylko już tu ukrzyżowali. Ukrzyżowali, to jest tylko chyba stolet na swoje spotyku. No dawaj mi na prawo, że... Ale on jeszcze chyba szybciej bije niż bił wcześniej. No, pan kolega oszalał. Zresztą się nie dziwię, jak przyszedł sobie taki człowieczek i rozłupał go tym toporem na pół. A mnie za cholerę trafić nie może, jak już trafi, to i tak nie robi. Fajnie, jakby Kassandra mogła mieć jakieś tam rany na ciele. Dajmy na to, nie wiem, jakieś nacięcia na skórze, obtarcia, siniaka. To byłoby bardzo fajne. To nawet nie musiałoby być duże, bo wystarczyłoby, tak jak w GTA 5 jest, po wyjściu ze szpitala też mamy jakieś tam rany, z tego co pamiętam. I to byłoby naprawdę fajne, według mnie. No tak to niby dostajemy, ale jedynie co, no to pojawiają nam się plamy podpinać się, tak? Takie rany byłyby bardzo fajne, moim zdaniem. Nie musiałbym mieć nawet jakiegoś koniecznie wpływu na grę. Tak jak to mamy na przykład w Seven Days to Die, że niby mamy status, nie wiem, krwawienie, rozcięcie, czy jakieś inne takie rzeczy. Po prostu mógłby być to efekt, moim zdaniem, czysto wizualny. I byłby to naprawdę przyjemny efekt, według mnie. No, Minotaur, że masz naprawdę niedużo tego życia. Ojojoj. Wypadałoby już to dokończyć, nie sądzisz? Ja już się pokazałem, widzą. Ale no, nie trzeba tego tak długo ciągnąć. Wiem, że nie chcesz umierać. Ja też na tym miejscu bym nie chciał. Chciałbym dalej egzystować. W tym bloku. I sobie polować na ludzi. Ale ja ci nie pozwolę na to. Zobacz, że mam cały czas pełne życie. Jak tylko mi trochę zbijesz, to ja od razu leczę się do ilości, którą miałem przed chwilą. Więc dla ciebie to jest bez znaczenia, ile czasu będziesz ze mną walczył, tylko mnie troszkę bardziej zmęczysz. A to, że mnie, panie kolego, zmęczysz, nie robi żadnej różnicy. Bo po twojej śmierci będę mógł sobie odpocząć. Nie no, ale cały mokry jestem, serio. Gorąco mi strasznie. Teraz też jak mam się skupiać jeszcze na tej walce i klikać tą myszkę, to trzeba się trochę skupić na tym. I serio się może gorąco zrobić. Nie wiem, serio jest strasznie gorąco. No, trafił naprawdę, przecież unik robiłem. Byłem w trakcie uniku. Może nawet jak niekoniecznie w trakcie, no to na pewno go rozpocząłem. Mi się nie spodobało. Dobra, panie kolego. No teraz za to przed chwilą mnie trafił. I tak nie trafił. Bo kiedy używamy skilla, no to automatycznie jego atak jest anulowany. I kopa w dupę. Oj, teraz zostałem ładny z niego. Fenrir w ogóle wrzucił ostatnie zdjęcie na grupę mema. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Nazwijmy to... pracownik Rockstara tworzący pory na jajach konia. Coś takiego. Nie powiem, żeby to rozbawiło.
Miotra się przemienił w człowieka, czy mi się wydawało? To nie chodziło wcale o te zwłoki, one tam po prostu leżały. Nie wiem, napiszcie mi, jakbyście wiedzieli coś na ten temat. The Minotaur is dead. Thanks for your help, Hardos. Where's Peter? I searched the labyrinth and... I'm sorry, Hardos. Sorry? Why? Hardos, the Minotaur was no ordinary monster. And Peter isn't just a regular guy. He's a hero. He might have been your hero, but... He must be alive. Find him! He's dead, Hardos. We can't raise the dead. But we can move on. I'm afraid I'll forget him. I don't want to forget him. Take it. To remember him by. Better ring? Thank you. Thank you. We should get out of here. What will you do now? I don't know, Mistios. Without Pater, I don't know. Maybe you can figure it out together. Hardos. Remember, you're never alone. There will always be people who care. Stay out of trouble, boy. You know I can promise you that. I'll make sure of it, Mistios. Thank you. Let's go home. Mamy ten toporek. Jo, i będziemy mieli na adresie Minotaura. Wow. Zobaczmy najpierw, jak ten topór wygląda. Raczej nim walczył nie będę. Zobaczmy go damage. 77 więcej. Nie jest dużo. Ale pewnie nie... No właśnie, i to jest problem tej broni dużej. Mi się tak topornie walczy. No spójrzcie na te kozy. Nawet głupiej kozy nie potrafię trafić. Wrócimy do tego miecza. No miecz bije o wiele szybciej i przyjemniej. Tak czy inaczej, na pewno na pamiątkę chcę sobie zmienić to na statku. Z Sfinksa na Minotaura. No, wygląda to naprawdę dużo ładniej. Czy ja coś tu jeszcze chcę zmieniać? Tu coś dostałem. Tego Pegaza. A nie chcę tego Pegaza, to mi się podoba. To wygląda na ten moment fajnie. Zdolność. W zdolnościach 18 punktów zdolności. No chyba nic to nie mogę zmienić, no nie? Chyba, że to. Ale nie wiem, czy to nie jest zdolność pasywna, czy jest. Nie wiem, możemy dać. Nie, trzeba przypisać, więc nie. Nie chcę używać zdolności, które trzeba przypisywać, bo mi to się nie przyda. Ja mam te swoje. No dobra. No i szybciutko zabita kuska. No nic, tak czy inaczej ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Do zobaczenia. No i cześć.